Jest to pierwsza edycja The Look of the Year, która odbywa się w garażu, bo trzeba tak powiedzieć, nie jesteśmy na parkingu podziemnym, Monopolis. Ale myślę, że to dobrze robi tej imprezie i temu całemu konceptowi. My pracowaliśmy nad tym jakiś czas, aby i muzycznie, i inscenizacyjnie, i całościowo wpasować klimat tego wydarzenia właśnie do tego miejsca. Kiedy kilka tygodni temu pomyśleliśmy o tym, żeby zorganizować finał The Look of the Year Polska roku 2022, w garażu podziemnym pod stuletnimi budynkami dawnego monopolu wodzianego zastanawialiśmy się, czy to jest możliwe. Można przenosić góry i organizować wspaniałe wydarzenia, takie jak ten finał w garażu podziemnym, ze wspaniałą scenografią, z pięknymi finalistami, finalistkami, w cudownych kreacjach polskich projektantów. Mamy dzisiaj na wybiegu aż 9 różnych kolekcji, więc tak naprawdę ten klimat musi wpłynąć na wszystkie te kolekcje. Często jest tak, że dostosowujemy klimat pokazu właśnie do kolekcji muzycznie, inscenizacyjnie, scenograficznie, oświetleniowo, więc każdy tutaj aspekt ma znaczenie. To, co determinuje przestrzeń, też jest, myślę, nawet ważniejsze. Przestrzeń mówi nam też, jak podejść do tego. To może być duży walor, jest to przestrzeń nietypowa. Pracujemy z osobami, które nie mają zbyt dużego doświadczenia jeszcze na wybiegu. Po tylu próbach są już na tyle przeszkoleni, że dadzą radę. Pierwszy raz mam okazję brać udział w pokazie w takim miejscu. Powiem szczerze, że to jest takie buntownicze miejsce, takie, gdzie trzeba być poważnym, iść mocno przed siebie i jest to zupełnie inne doświadczenie, nowe dla mnie. To nie jest oczywisty pokaz, do którego przygotowaliśmy się porządnie. Nietypowy jest backstage, wszystko jest za kulisami od razu. Wszystkie przebiórki, trzeba dobrze być zorganizowanym. Znajdujemy się właśnie w miejscu takim dosyć nieoczywistym, industrialnym. Trzeba się w tym wnętrzu odnaleźć, chodzić między filarami, między miejscami parkingowymi, więc myślę, że będzie to nowy, ciekawy pokaz, którego może jeszcze nawet nie było. Trochę inaczej jednak pracowało nam się w hotelu. Tutaj znacznie łatwiej jest się wczuć w vibe takiego pokazu, że jest takie mocne wnętrze, które daje mocny klimat i my się też bardzo pod to wszystko nastrajamy. Samo otoczenie, stroje, które się w nim znajdują, muzyka, wszystko nadaje temu klimat inny, ale wciąż zgodny z tematyką mody, która tak naprawdę nie jest jednoznacznie ukierunkowana w żadnym stopniu. Ja jeszcze tak dobrze tego miejsca nie znam, aczkolwiek jak dzisiaj tu przyjechałem, to bardzo mocno zwróciłem uwagę na to, jak pięknie ten budynek jest odnowiony i na to, że jest takie fajne zestawienie, które ja sam też bardzo lubię, czyli połączenie starej, fajnej architektury i tej zieleni, która tu bardzo pięknie się wkomponowała.
To jest taka prawdziwa dusza, więc bardzo się cieszę, że właśnie w takim miejscu zostało to zorganizowane i właśnie miało to ten swój klimat i bardzo to pasowało do tego modelingowego, nowoczesnego klimatu właśnie. Monopolis jest przyjaznym miejscem dla mody i nie tylko, bo dla sztuki, dla kultury, więc myślę, że to jest bardzo fajne miejsce do tego typu wydarzeń. Jest to nasza pierwsza taka duża współpraca z Monopolis, ale nie ostatnia, bo jest w tym miejscu potencjał, aby zrobić jeszcze nie jeden pokaz. Mieliśmy tydzień przygotowań, 5 dni w Warszawie i ostatnie 2 dni tutaj w Monopolis. Było ciężko, ale jak widać naprawdę ma to piękny urok. Idealnie oddało klimat naszego pokazu, pod który były przygotowane poszczególne pokazy projektantów.